Choć Polska nie należy do grona państw, które biorą udział w projekcie ISS, a swoje kosmiczne ambicje aktywnie realizuje od dopiero półtora roku w programach Europejskiej Agencji Kosmicznej, to nie powód, by nie interesować się tym, co dzieje się na okrążającym Ziemię statku. Zbigniew Urbański, zapraszam na ciekawostki Twardego Resetu. Aż trudno uwierzyć, że to już prawie 16 lat, odkąd na orbitę wyniesiony został pierwszy rosyjski moduł o nazwie Świt. Od tego czasu stacja została rozbudowana o kolejne kilkadziesiąt modułów i dzisiaj ma 72,8 metra długości, 108,5 metra szerokości, 20 metrów wysokości, a jej szacowana masa to 450 ton. Od pierwszej załogowej misji w 2000 roku stacja pozostaje nieustannie zamieszkana i do dziś dnia gościło na niej 211 osób z 15 krajów, w tym 31 kobiet i 7 kosmicznych turystów. Chętnych do zostania kosmicznym turystą jest oczywiście spora kolejka i to mimo ceny kilkudziesięciu milionów dolarów za bilet. Kosmiczne spacery potrafią budzić nie mniej emocji niż sam lot w kosmos, za sprawą czyhających niebezpieczeństw i porażającej wielkości wszechświata. Tymczasem takie spacery wykonano już 175 razy, a najdłuższy z nich wyniósł prawie 9 godzin. Kraje biorące udział w projekcie ISS przedłużyły jego trwanie do 2024 roku. Ile kosztuje to przedsięwzięcie? Jego koszty szacowane na rok 2010 wskazywały na 150 miliardów dolarów, co uczyniło Międzynarodową Stację Kosmiczną najdroższą konstrukcją wybudowaną przez człowieka. Prawdziwy kosmos. To wszystko w dzisiejszych ciekawostkach. Do zobaczenia. Cześć!